jakąś wieżę, ale to nie o nią chodzi. Dotarłem do Luksemburga i właśnie wchodzimy do pierwszego domu w tym pięknym, ale małym kraju. Zastanawia mnie tylko, jak będzie wyglądało wnętrze. Tutaj wychodek? Chyba coś w tym stylu. Troszkę drewna na opał. I chyba tutaj jest wejście. Tak, wejście do domu. Tutaj mamy chyba kuchnię. Jest butla gazowa. Kuchenka. Ciekawe jakie firmy. Kurde, nie widać tutaj nic. Ale na pewno nie jest to jakaś nowoczesna. Talerze w zlewie. Dobra, to jest frania. Najprawdopodobniej. Ale zobaczcie, że ma miedziane wnętrze. Tego jeszcze nie widziałem. Tutaj. Co to? Wirówka? Nie wiem. I mamy lodówkę z Boscha. Nawet są jeszcze jakieś produkty, ale raczej daty nie odczytam. Nie ma takiej opcji. No i całkiem fajny piecyk. Jednocześnie dawał ciepło i można było na nim coś gotować. Tu chyba nawet coś jeszcze jest. Ciekawe, czy będzie coś w garnku. Nie. Wejście na górę, ale najpierw zobaczymy, co jest z tej strony. Tutaj chyba jest sypialnia albo jadalnia, albo połączone to i to. Niewielka kanapa. Zobaczcie, że skrzynka już jest troszeczkę nowocześniejsza. Czyli ktoś ingerował w to mieszkanie jakiś czas temu. Tutaj został sekretarzyk. Tutaj mamy całkiem fajny kredens. W środku nadal jest wyposażenie. Kilka talerzy. Ciekawe, jaka firma będzie widniała na tych talerzach. Made in Luxembourg. Jakieś miejscowe talerze. Całkiem fajne. Torebka. Chyba pusta. A tutaj portfel. O, i kolejny piecyk. Czy to będzie na węgiel? Tak. No, węgiel, drewno. W zasadzie wszystkim można palić. Pociągnięta rura, która dawała dodatkowe ciepło. A tutaj... O kurde. Rodzaju ziemianki, ale bardzo nietypowa. A tutaj co? Toaleta. Został jeszcze papier toaletowy. O, może będzie data na papierze. Nie widać nigdzie daty. Kurde, nie dowiemy się, kiedy został dom opuszczony. Ale jestem przekonany, że bardzo, bardzo dawno. Zastanawia mnie, czy tam coś jest ciekawego w tej ziemiance. Czy wchodzenie tam jest stratą czasu?
ale nic tam nie widzę ciekawego. Wejdziemy teraz do góry. Pajączki czekają na żarło. Dobra, idziemy zobaczyć do góry. Troszkę niepewne te schody, bo tylko wytrzymały. Nie są już pierwszej jakości. Tu można chyba latarkę wyłączyć. Szafa wypełniona jakimiś dokumentami. Słuchaj, a zobaczymy. Tu są jakieś rachunki. Zobaczymy, jaka tu widnieje data. Nie jest pokazane. Tutaj kolejne pomieszczenia. Myślałem, że to będzie sypialnia. Tutaj nadal są ubrania od byłego właściciela. Ostatnie już pomieszczenie z tego domu. O kurde, widok na podwórko. To coś w rodzaju stodoły chyba. Ważne, żeby mnie tutaj nikt nie widział. Nie wiem, jak reagują na takie urbeksy w Luksemburgu. Myślę, że nie byłoby żadnych problemów, ale lepiej nie ryzykować. Tutaj główna ulica. Jakby nie było, coś tam zostało. Tutaj jakaś bluzka damska. I lustro, a w niej wasz eksplorator. Mam nadzieję, że film wam się podoba. Kiedyś już byłem w Luksemburgu, ale całkiem w innym rejonie. No tym razem odwiedzamy właśnie taki domek. Zobaczymy, może poszczęści mi się i będą jakieś lepsze urbeksy. Ale to się już okaże za chwilę. A co tutaj? Jakiś pies? Wędzarnia chyba. Tak, tu ktoś miał wędzarnię. Haki na mięso. Myślę, że w tym miejscu możemy już powoli zakończyć eksplorację. Ja jadę szukać kolejnych pięknych miejsc. Liczę, że w Luksemburgu znajdę coś naprawdę fajnego. Z tego, co widziałem w internecie, naprawdę jest sporo miejsc tutaj. Także ja muszę je tylko zlokalizować, odwiedzić i nagrać film. I oczywiście wszystko pokażę wam u mnie na kanale Pepol Urbex. Kto jeszcze nie wie, zapraszam.
w każdy piątek o godzinie 20 na kanale Pepol Urbex. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.